Założę się, że nie będę musiał nawet wykorzystywać żadnych zbiorniczków z energią. I... A to właściwie to nie jest ostatni... Okej. Ostatni boss... plansza prowadząca do ostatniego bossa jest nawet stosunkowo prosta, muszę szczerze przyznać. Musicie tylko uważać, aby nie nadziać się na kolce i niszczyć te bloczki w taki sposób, aby móc przejść dalej po prostu. Tutaj musicie wykonać szybki ślizg oczywiście, jednak nie jest to nic specjalnie skomplikowanego. Nie jestem pewien, jak ktokolwiek mógłby dać się wszygnieść w tej planszy, to naprawdę jest stosunkowo prosta plansza. I bardzo, bardzo krótka. No dalej, protomenie! Chodź, nastroję ci gwizdek, bo trochę ci... A, i mam twój szalik. Chcesz? Wow! Wystarczyło powiedzieć nie! No, to brzmi lepiej. I teraz udawajmy zaskoczenie! Protoman tak naprawdę nie był protomenem, a darkmenem. Prawdziwy protoman zaś pomógł nam, dając large tank. I to jest chyba tak naprawdę jedyny moment w Mega Manie w ogóle, kiedy mamy okazję zobaczyć large tank. I to jest czwarty darkman. Jego słabością jest Star Crash, jednak tak naprawdę łatwiej jest używać przeciwko niemu naładowanych strzałów z ręcznej armatki, co zresztą zaraz wam pokażę. Walka z tym bossem jest naprawdę stosunkowo prosta, ma on dwie formy ataku, albo strzela w was trzema strzałami ze swojej ręcznej armatki, albo próbuje trafić was tą barierą, która normalnie chroni go przed atakami. Wydaje mi się... A, tak, która normalnie chroni go przed atakami. Jest to taka sama bariera, jaką posiadał drugi Darkman, i nie wspomniałem tego przy okazji walki z nim. Bariera ta, kiedy znajduje się wokół niego, blokuje wszystkie ataki prócz tych z Crystal Eye'a i Napalm Bomb. No cóż, okazało się, że zginąłem jednak przy walce z czwartym Darkmanem. Jednak cały czas uważam, że nie jest ona wcale ani trudna, ani skomplikowana. Tak więc bariera ta blokuje wszystkie ataki prócz strzałów z Napalm Bomb i Crystal Eye. Musicie więc używać albo tych strzałów, albo bardzo uważnie mierzyć swoimi, ponieważ przez dziesiątą część sekundy bariera nie chroni Darkmana. Zresztą można to bardzo łatwo zobaczyć. Widzicie? O, teraz widzicie? Darkman... Te bariery wokół Darkmana zamieniają się lewa z prawą i prawa z lewą. I kiedy są na jego środku, nie chronią go. Wtedy można go trafić. Dlatego warto jest używać broni Crystalmana przeciwko drugiemu Darkmanowi, a w tego strzelać tylko i wyłącznie, kiedy pozbywa się swojej bariery, co jest ruchem dosyć głupim, ale mniejsza z tym. Zawsze również skaczę tam, gdzie uprzednio się znajdowaliście, więc łatwo jest zmusić go do ciągłego wykonywania tych samych ruchów. A jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, bossowie, którzy wykonują non-stop te same ruchy i nie starają się nas niczym zaskoczyć, są dosyć łatwi do pokonania. Oczywiście, kiedy non-stop próbuje nas trafić ze swojej ręcznej armatki, to może być trochę irytujące, gdyż wtedy dosyć ciężko jest go zaatakować. Nie jest to jednak niemożliwe, jak widzieliście na załączonym obrazku. Tak więc proszę bardzo, niesamowity zwrot akcji. Protoman nie jest zły, zły jest doktor Wily. O kurczę, wiecie co? Napisałem specjalnie na karteczce, co on tutaj mówi. I tą karteczkę chyba gdzieś posiałem. Tak, wydaje mi się, że ją posiałem, postaram się jednak zapamiętać. Jeżeli coś powiem źle, to dam wam po prostu napisy. On powiedział mniej więcej coś takiego. O, Megamanie, nie spodziewałem się, że pokonasz moich Darkmanów. Doktor Light jest jednak u mnie. Przyjdź do mnie, jeśli zdołasz, czy masz odwagę. Nioch, 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 nioch. I odlatuje do swojej fortecy, która musiała stać tak naprawdę stosunkowo niedaleko, biorąc pod uwagę, że Mega Man był w stanie śledzić go wzrokiem i jej nie zauważył.
No, jest to w sumie taki dosyć normalnie wyglądający budynek. Ja bym się nabrał, wy byście się nabrali, więc... Tak, Mega Man nie jest wcale głupi, Mega Man jest po prostu... sprytny inaczej... powiedzmy. No i oczywiście nieśmiertelny dół z kolcami wyjęty żywcem z Mega Mana 2. I tutaj, pomimo tego, że prawa strona wygląda bardziej kusząco, błagam was, zeskoczcie w lewą. No i jak zeskoczycie w prawą, to nadziejecie się na kolce. Wow, mało sam się nie nadziałem. A nadziewanie się na kolce nigdy nie jest przyjemne. Tak, istnieje kilka nieprzyjemnych rzeczy w Mega Manie, a nadziewanie się na kolce i spadanie w bezdenną przepaść to jedne z nich. A, niech to. Tutaj mamy oczywiście armatki, turbany, dodatkowe życie, które mnie naprawdę na pewno nie pogardzę. I apteczkę, która właściwie jakby nie patrzeć mi się przyda. Wiecie co, użyję Rushjeta, bo Rushjet jakoś tak patrzę, jest przeze mnie niekochany. Proszę bardzo, dałem Rushjetowi zapłysnąć. A niech się cieszy, niech ma swoją chwilę sławy, swoje 5 minut. No tutaj oczywiście nie polecam skakać zbyt wysoko, bo pomimo tego, że niby nie otacza nas woda, tak czy siak bardzo łatwo jest się na te kolce nadziać, które wyglądają jak miny podwodne. No i oczywiście jest to pas transmisyjny. Widać to zresztą gołym okiem. Widać, w którą stronę się kółeczka obracają. Tutaj natomiast polecam wam, abyście nie bawili się z tymi pukapery i użyli broni Gravity Mana. Ja zawsze robię właśnie to i nie widzę powodu, dla którego wy mielibyście postąpić inaczej. Ten fragment natomiast jest bardzo, bardzo trudny, chociaż bardzo, bardzo łatwo go ominąć. Widzicie, musicie tutaj skakać po tych stale kręcących się kółeczkach, omijając zarówno strzały tego czyściciela podłóg, jak i same kogi. Jednak bardzo łatwo jest ominąć to wszystko, albo idąc górą, albo najzwyczajniej w świecie używając Rushjeta. Nie jestem pewien, dlaczego postanowili umieścić właśnie taki fragment w ostatniej planszy, kiedy ominięcie tego wszystkiego jest tak łatwe, ale ja omijać tego zamiaru nie mam. Mam zamiar spaść w przepaść 50 razy, ale nie chcę tego omijać. Naprawdę chcę to przejść tak, jak powinno być. Tak, jak to powinno być zrobione. Znowu powiedziałem, powinno być zrobione. I widzicie? Kolejny zbiorniczek z energią. Pomimo tego, że go podniosłem, to za każdym razem, kiedy tracimy wszystkie życia, zbiorniczki z energią pojawiają się na powrót. Cały czas mam ich 7, podnoszę, mam 8. I być może dzięki temu właśnie będę w stanie stwierdzić, czy 9 to jest maksimum, czy też nie. Póki co jednak cięcie. Okej, podejście drugie. Pomimo tego, że zużyłem kolejną kontynuację, gdyż non-stop nadziewałem się na kolce, których ominięcie nie sprawiało mi absolutnie żadnego problemu poprzednim razem. Okej. Hop, hop, hop. O, żeż kurczę. I uwierzcie mi, to jest trudne. To jest naprawdę trudne. Niby mógłbym użyć bita do ominięcia tych wszystkich kogów, ale... Cogów. To jest kog czy cog? Już nie pamiętam, naprawdę. Ups, dobra. O, żeż, kurczę, zapomniałem, że to w drugą stronę się kręci. Jeszcze jedna szansa, proszę. Okej. Okay. Tym razem na pewno mi się uda. Ups! Idź ty. Nawet nie pamiętam, jak to się nazywa. Minesweeper? Nie, Minesweeper to Sapper. Przepraszam. Okej. Okay. Ops, 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 ops. Okej. Okay. Widzicie? Spadłem i wylądowałem na tej platformie. Gra właściwie zachęca was, abyście nie szli tą bardziej skomplikowaną drogą, a... Mimo wszystko ja staram się to zrobić. I gra śmieje mi się prosto w twarz. Haha, dałam ci łatwiejszą dróżkę, ty tak czy siak wybierasz trudniejszą, ginąc 5 razy. Masochista. Mniejsza z tym. Ups!
I jest to dosyć oczywiste, ten fragment jest dosyć oczywistym nawiązaniem do planszy Dustmana, naszego megamanowego woźnego oczywiście, u którego po prostu z identyczną prasą niemal musieliśmy się mierzyć. Być może Dustman pomagał Wileymu w dekoracji wnętrz, któż to wie, zanim zaczął zajmować się tym Starman. Okej, i to jest dosyć trudne. Jak tylko... A, jest! Jak tylko prasa zacznie się podnosić, musicie od razu zacząć ślizg, gdyż... No, w innym przypadku wam się to najzwyczajniej w świecie nie uda. Możecie oczywiście poczekać sekundę, półtorej sekundy, ale nie więcej. Naprawdę nie więcej. Jeżeli zaczniecie wykonywać ślizg, kiedy już prasa znajduje się w najwyższym punkcie, to na pewno was zgniecie. No i chcę tutaj chwilkę zostać, aby z Walking X zdobyć parę dodatkowych żyć, gdyż no, na razie mam tylko jedno, tak więc będę się tym zajmował przez jakiś czas i za sekundę do was wrócę. Cięcie. Okej. Zdobyłem z Walking X 3 życia, mam ich już w sumie 4. Tak więc ubijmy Henbota i pójdźmy dalej. Naprawdę nie jestem pewien, jakim cudem udało mi się zapamiętać wszystkie te... O, mam 3 życia. No, mniejsze z tym. 3 życia to... też dobrze. Spróbuję użyć Power Stone'a. Tej broni, którą podobno nic się nie da trafić. Proszę bardzo. Pomimo tego, że... muszę przyznać, iż Power Stone'em bardzo ciężko jest cokolwiek trafić, to tak czy siak ja tą broń po prostu lubię. Lubię jej używać od czasu do czasu, to tu, to tam, nie wiem, być może dlatego, że lubię się chwalić, że patrzcie, potrafię używać Power Stone'a, broni, którą każdy uważa za kompletnie bezużyteczną. Nie mam zielonego pojęcia, ale spotkałem się z opinią, nawet z opinią, która... mówiła, że Power Stone jest bronią bardziej bezużyteczną niż Topspin, co jest już wierutną bzdurą. No ale mniejsza z tym. Teraz zmierzyć się musimy z kolejnym bossem, tym razem z zamku doktora Wily, a jest nim Big Pets. Dosyć specyficzny robot, który strzela w nas kopiami swojej głowy, wystrzeliwanymi ze swojej głowy. A zaatakować go możemy tylko i wyłącznie poprzez robienie właśnie tego, co ja robię w tej chwili. I pomimo tego, że jest to stosunkowo prosty boss, ja zawsze miałem z nim problemy. Naprawdę, to nie jest trudny boss. Ponieważ zazwyczaj te głowy spadają tak, abyście mieli jeszcze miejsce do ataku, a ja mimo wszystko zawsze walczę z nim i walka moja wygląda tak, jak widać. Oczywiście platformy te są potrzebne nam, abyśmy mogli w ogóle dosięgnąć Big Pets, głowę Big Pets, która jest, jak łatwo się domyślić, jedynym punktem podatnym na obrażenia w całej tej dziwacznej konstrukcji. Jednakże... Może spójrzcie, kiedy obie obręcze wrócą na Big Pets, zamyka on oczy i jest on niepodatny na obrażenia, kiedy ma on oczy zamknięte. Tak więc jeżeli jakimś cudem uda się wam, dosięgnąć go, kiedy obie obręcze są do niego przymocowane, tak czy siak nie zadacie mu żadnych obrażeń. Myślę, że byłoby to możliwe przy użyciu Rushcoila. Zresztą, chodźmy, zaraz sprawdzimy, czy mam rację, czy też nie. Mam tu Rushcoila, skaczę z Rushcoilem, cyk, cyk, cyk. No to był głupi przykład. Auć, bardzo głupi przykład. Widzicie? Nie zraniłem go, ponieważ ma on zamknięte oczy. Można by się zastanowić, po kiego grzeba doktor Wily projektował robota, który w ogóle może otworzyć oczy, stając się tym samym podatnym na ataki, ale... Ja wiem, to on jest genialnym naukowcem, a nie ja. Jeżeli ja genialnym naukowcem zostanę i będę budował roboty, to być może odpowiem wam na to pytanie. Póki co jednak mój ograniczony umysł nie jest w stanie pojąć geniuszu naszego niemieckiego naukowca.